Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj filmik na Wasze zamówienie. Ponieważ dostajemy od Was bardzo dużo pytań, co robić z siewkami? Zbliża się jesień, zbliża się zima, więc nieraz po prostu nie macie pojęcia, co zrobić z roślinami, które wysialiście. Dzisiaj właśnie odpowiem na te pytania, czyli co zrobić z siewkami i co zrobić z sadzonkami tegorocznymi, które przygotowaliście, no i teraz jak je przezimować, czy gdzieś zanosić, czy pod gołym niebem. Na te pytania odpowiem w tym filmiku. Dobra, słuchajcie, czyli mamy taką sytuację, że możemy mieć właśnie do przezimowania siewki albo sadzonki. I teraz to wszystko zależy od wielkości tych sadzonek lub tych siewek, bo jeżeli przygotowaliście sadzonki na wiosnę, one ładnie podrosły, czy siewki, na przykład tutaj będę Wam właśnie pokazywać jeżówkę, którą siałam na wiosnę i ona zdążyła bardzo ładnie podrosnąć. No to już jest po prostu praktycznie dorosła roślina i taką roślinę można nawet pod gołym niebem przezimować. Postawić gdzieś w zacisznym miejscu zawsze. Rośliny w doniczkach, które są, stawiamy w zacisznym miejscu. W ogóle na temat tego, jak osłonić różne rośliny, jak się nie ma tunelu, albo szklarni, albo inspektu. Przygotowaliśmy już kiedyś taki filmik, tutaj go podlinkujemy, więc koniecznie jego również obejrzyjcie, bo tam jest dużo praktycznych porad. Natomiast wracając do tematu. Większe siewki, właśnie zobaczcie, tutaj mam w takiej paletce, czyli wysiałam na wiosnę, przepikowałam później, gdy już te siewki wyszły do paletki i teraz przesadzam takie pojedyncze roślinki do doniczek. Jest ładnie wykształcone korzenie, mają te roślinki, mają tą już część nadziemną sporą, więc takie siewki, bo to nadal jest powiedzmy siewka, będę zimować po prostu w zacisznym miejscu, ale niczym nie osłaniać, będą sobie stały na zewnątrz. No dobra, ale jeżeli jest mniejsza siewka, tak? Tutaj mam, proszę. Tutaj mam też jeżówkę, tylko nie wystarczyło mi czasu wiosną. Nie rozpikowałam. Zobaczcie, jaka jest różnica. Nie urosły. Miały bardzo mało miejsca, ciasno. Było ich aż tutaj 6 w doniczce i one nie urosły. Więc po pierwsze, te roślinki nie dam do takich dużych doniczek P11, tylko do mniejszych, do dziewiątek. O, tutaj mam pod ręką. Do tego typu doniczek, czyli po prostu rozsadzę z tej jednej dziewiątki do 6 różnych doniczek i no to sobie już dam pod osłony. Co to znaczy pod osłony? Bo to jest bardzo ważne. To nie znaczy do domu, to nie znaczy na parapet, to nie znaczy do kuchni, pokoju rzadko używanego czy ganek. Nie, to jest bylina, która normalnie, kiedy już jest duża i którą uprawiacie w ogrodzie, zimuje po prostu pod gołym niebem, pod chmurką na rabacie, więc nie traktujcie jej jako jakąś taką roślinę egzotyczną typu pelargonia, tylko po prostu ona też powinna spędzić zimę na zewnątrz. To jest bardzo ważne dla tych roślin, żeby przeszły okres schłodzenia, bo bardzo często właśnie kwitnienie jest w ogóle wywołane przez to, że ta roślina była zimą schłodzona, ona wiedziała, że była, już ten rok minął, że ona ma się później, jak się robi cieplej, obudzić, no i de facto w ogóle wydać kwiaty, tak? I często właśnie rośliny, które wy w dobrej wierze zabieracie do domu, no to one się strasznie męczą, wyciągają, one nie mogą zasnąć na tą zimę, nie mogą przejść tego okresu spoczynku, no i później niestety albo po prostu dopadają je mszyce, jakieś inne choroby i strasznie się męczą i najczęściej padają, albo po prostu są takie mizerne i na pewno nie kwitną. Więc to mimo wszystko nadal są siewki większe, prawda? No a co, jeśli jest taka sytuacja, że macie zupełnie malutkie siewki? Tu mam przykład roślin dwuletnich, czyli naparstnic. Zobaczcie, ta sieweczka to już jest w ogóle mikrusek, a te są niewiele większe, ale tu mogę się już pokusić o to, żeby je rozsadzić. Natomiast tą nawet nie ruszam, zostawiam ją. I jeżeli wysialiście byliny w złym terminie, bo właśnie na przykład w czerwcu niektóre rzeczy wysialiście, bo was nosiło, albo nawet to był dobry termin, bo na przykład sasankę właśnie wysiewa się
w czerwcu, kiedy te nasionka są młode i ona mogła już nawet wzejść. I to są takie malutkie roślineczki, takie małe siewki. Nie ruszajcie tego. Bo niech to, dopóki jest w ogóle ładna pogoda, jest ciepło, wszystko to trzymam oczywiście pod gołym niebem, pod chmurką. Niech to sobie buduje dalej korzenie, niech to sobie hartuje się, rozrasta. Natomiast takie rzeczy, które się boicie, że właśnie są małe, albo dopiero co wyszły, albo są jakieś takie wrażliwsze, no to wtedy koniecznie właśnie pod osłony, czyli tunel, czyli inspekt, czyli szklarnia. Szklarnie przecież już w październiku na pewno opróżnicie z resztek pomidorów i innych tam roślin, które rosły i to miejsce można wykorzystać, można przygotować glebę, a na niej ustawić skrzyneczki z tymi roślinkami. To niczemu nie będzie szkodziło. Jeżeli nie macie takiego pomieszczenia, no to po prostu trzeba okryć włókniną, ale robimy to dopiero, jak już się zrobi chłodno, jak już przyjdą mrozy, nie za wcześnie, bo jeżeli wy okryjecie za wcześnie takie roślinki, to one nie zdążą właśnie zasnąć tym snem zimowym, nie zdążą się przygotować na nadejście zimy, będą rozhartowane, a nawet jak jest tak ciepło, no czy będzie powiedzmy kilkanaście stopni i nie będzie mrozów w nocy, no to mogą nawet się ugotować pod tą włókniną. Także nie spieszcie się z tym, pozwólcie im po prostu na spokojnie zasnąć. Tu kolejna sytuacja, czyli sadzonki. Ja robiłam w lipcu sadzonki z hortensji, hortensji masia, no to jest powiedzmy hortensja ogrodowa. Czyli to jest w ogóle gatunek dosyć wrażliwy, prawda, na mrozy. Robiłam sadzonki półzdrewniałe, ścinałam sobie i one mi się bardzo ładnie już po miesiącu wypuściły korzonki, ukorzeniły mi się bardzo ładnie. No i jakiś czas temu, z tydzień temu przesadziłam do doniczek. Ale pamiętajcie, że to jest jednak krzew, który jeszcze nie wykształcił takiej w pełni bryły korzeniowej, no już puścił ładnie korzonki, ale to jest w ogóle roślinka taka, wszystko jedno zresztą, czy to będzie hortensja, czy jakiekolwiek inne krzewy, które rozmnażaliście, one będą jeszcze wrażliwe na mrozy i właśnie takie rośliny też zimujemy pod osłonami, ale też na razie na zewnątrz, nie pod żadnym dachem, będą, dopóki jesień się nie skończy, będą sobie stały, rosły, budowały świetnie korzenie i dopiero wtedy, czy jak już pierwsze przymrozki nadejdą, no to wtedy wnosimy do, właśnie my używamy głównie tunelu, bo my mamy dwa aż tunele, jedną szklarnię, więc my takie rzeczy dajemy do tunelu. Są też sadzonki, które typowo robi się jesienią, na przykład z bylin zimozielonych, takich jak flox szydlasty, coś mi tu kapie, bo podlewałam niedawno, czy goździk diamant, taki, no, czyli te wszystkie goździki o takich sinnych liściach. Je również, one się w ogóle najlepiej ukorzeniają przy takich już większych chłodach, czyli najlepiej je robić powiedzmy końcem, pod koniec sierpnia i we wrześniu, a nawet pod koniec września można nawet jeszcze się pokusić. I one też nawet teraz już u nas stoją właśnie w okolicy tunelu, one będą zimę spędzać na pewno w tunelu, dlatego że one, te korzonki, nie wykształcają tak bardzo szybko jak inne rośliny, więc one potrzebują czasu i potrzebują osłony. I teraz tak, o co chodzi z tą osłoną? To chodzi również o to, żeby tutaj nie nawalił śnieg na te rośliny, nie przygniótł ich i nie zgniły, bo pamiętajcie, że zawsze odprowadzanie wilgoci z doniczki jest gorsze niż takie w gruncie. Więc po to dajemy pod osłony, bo przecież pod tymi osłonami nie jest wcale cieplej, prawda? No, może być różnica 2 stopni przy ujemnych temperaturach, ale jak przywali minus 20, no to pod tymi osłonami dalej będzie minus 18, czyli całkiem srogi mróz. Ale my to dajemy pod te osłony po to, żeby po prostu te rośliny nie zgniły. Dlatego jeżeli by Wam przyszło do głowy podlewać, czy takie sieweczki, czy takie sadzonki, no to bardzo skąpo, jeśli już. Jeżeli są zimozielone, no to
trzeba podlać, tak? Ale pamiętajcie, że na przykład takie sieweczki w wielu przypadkach one w ogóle zamrą, że tak powiem, na okres zimy, no bo stanie się to, co się dzieje u Was w ogrodzie na rabacie, czyli po prostu roślinka zaśnie, wszystkie soki zejdą do korzeni, do tej maluteńkiej bryłki korzeniowej, którą tworzy sobie taka sieweczka dopiero, no a listki najczęściej całkowicie zamrą albo jakieś tam niewielkie zostaną. I to jest ten moment, żebyście o tym pamiętali. Nie, że Wam ojejku, moje siewki padły, tylko one po prostu śpią. I na wiosnę też się nie spieszcie. W marcu będziecie chodzić i o, nie ma nic. No to znaczy, że nie przeżyły zimy. Dajcie im szansę, niech one się obudzą zgodnie z rytmem przyrody, ze swoim czasem. I od wiosny jak najbardziej możecie zaczynać podlewać, ale nie dziko lać, o, bo idę z konewką, to wszystko leję, tylko po prostu sprawdzać, jaka jest tutaj sytuacja, czy jest sucho w tej doniczce, czy mokro, bo ta wilgoć właśnie od wiosny na powrót będzie tym roślinom potrzebna. Jeżeli są, tak jak tutaj na przykład, ta jeżówka, ona będzie, jest w dużej doniczce, ona będzie spędzać zimę pod gołym niebem, no to tu będzie i śnieg, i deszcz, i cały czas będzie ta wilgoć i na wiosnę też ona dostanie tej wilgoci, ile potrzebuje, chociaż zawsze rośliny rosnące w doniczkach szybciej przesychają, więc je nawet, jeżeli są pod chmurką, to niekoniecznie, bo jak jest sucha wiosna, niekoniecznie liczcie na deszczyk, tylko też chodźcie i sprawdzajcie. I zawsze paluch do środka sprawdzać, co jest, albo nawet wyjąć całą roślinę i sprawdzić, bo bardzo często przeleci taki delikatny deszczyk, zmoczy na tyle ziemię w doniczce, a tutaj już jest sucho i korzenie mają sucho, więc tego też trzeba pilnować. Ale myślę, że o tym to Wam będę już przypominać no kolejnej wiosny, jak będziemy razem witać nowy sezon i nowe prace ogrodnicze. Jeżeli chcecie spróbować samodzielnego rozmnażania bylin, no to oczywiście polecam naszą najnowszą książkę Cudowny świat bylin, sadź, pielęgnuj, tnij i rozmnażaj kwiaty wieloletnie. Znajdziecie tutaj mnóstwo gatunków, które właśnie możecie rozmnażać teraz jesienią, no i też są podpowiedzi odnośnie wysiewania. W zeszłym tygodniu pokazywałam Wam, jak zbieramy nasiona bylin, które można rozmnażać przez siew, a szczegóły dotyczące ich właśnie wysiewu, jak z nimi postępować, no oczywiście znajdziecie w naszej książce. To jest kompendium wiedzy ogrodniczej, 50 lat praktyki mojej mamy Lucyny i jeszcze już kilkanaście dobrych lat również mojej praktyki ogrodniczej zebrane w jednym miejscu. Wy wiecie, że my prowadzimy szkółkę bylin od wielu, wielu lat i to właśnie w jaki sposób pozyskujemy i rozmnażamy rośliny w naszej szkółce. Tutaj zawarłyśmy całą tą wiedzę w naszej książce, także serdecznie polecam. To wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące właśnie zimowania siewek czy sadzonek, no to zostawiajcie je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć na każde, albo może Wy macie jakieś swoje sposoby na zimowanie różnych roślin, to też podzielcie się, na pewno inni widzowie chętnie skorzystają. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, no i odwiedzajcie nas co tydzień w niedzielę. Nowy odcinek z praktycznymi wiadomościami ogrodniczymi. Dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Halo, halo, drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam najprawdopodobniej najlepsze ogrodnicze książki i sekatory. Zapraszamy!